Krótko rzecz biorąc, wczoraj jechałem do domu, byłem na stacji paliw, chciałem nagrać filmik, wyjąłem kamerkę taką sportową i proszę, i się schowek rozpierdzielił. Proszę bardzo. I dupa. No i dzisiaj będziemy naprawiać to. Co z tym zrobić? Co z tym fantem zrobić? Kuźwa. I to tak z głupia frac. Nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jak. Zamknąłem trach. Tak jak jest zwykle, nie? Tak to zwykle było. Także mam narzędzia ze sobą. Jeden patent, drugi nożyczki takie, widzicie, same, jak to powiedzieć, samo zdrowie, pinceta i śrubokręt z Juska, taki cienki, nigdy tego nie robiłem. Żebyś tasę nie myśleli, że to jest jakiś kurna fachowiec. Ja nie jestem żaden fachowiec od tego, ale nie jest to naprawa na tyle też taka, chyba mam wrażenie, skomplikowana. Skoro coś wypadło, to trzeba gdzieś coś włożyć. Skoro się wyjęło, to trzeba włożyć. Jak to po męsku, nie? No. Także ja się biorę. Co będę robił, zaraz wam powiem. Albo co zrobiłem. Tak, patrzę tutaj, nie wiem czy to widać, o, tam nie ma żadnej dziurki, nie, no nie ma żadnej dziurki, to chyba to wchodzi w to, tutaj patrzmy analogicznie, nie, na zdrowy rozum. Tu wchodzi w to, nie? Tyle, że tutaj inaczej to troszeczkę wygląda. No zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Także tu w tej obudowie, w tym nie ma żadnej dziurki, żeby to wchodziło, nie? Także to chyba musi wchodzić w tą drugą stronę. No i zobaczymy, co nam wyjdzie z tego. Zobaczymy. Jak to nie tak, to tak. Jak to mówią, jak nie śrubokrętem, to młotkiem. Tym bardziej nie są to jakieś naprawy wysokospecjalistyczne. Także co? Można sobie naprawić, nie? To po prostu tutaj trzeba było, o, widzicie? Włożyć tam do środka i już. Na koniec jeszcze krótki rzut. Tu włożyłem, patrzcie. To tu, o, jeszcze docisnąłem, o. Także tak to wygląda. No i naprawa zrobiona. Ja myślałem, że będzie kaplica. No nic, na razie trzymaj, Tasie. Polecam też kanał Czerwcowej Lenki oraz swój drugi kanał, gdzie czytam audiobooki, jeśli was interesuje taka forma przekazu jak audiobooki, nie? I tak to się otwiera po zrobieniu, nie? Bo wcześniej był paździerz. Także jest zrobione elegancko. На разе!